Witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam porównać Tangle Teaser z The Tanglerem na moich mokrych włosach, świeżo umytych. Oczywiście powiem Wam o plusach i minusach zarówno jednej, jak i drugiej szczotki, więc serdecznie zapraszam Was do oglądania filmiku. Zarówno Tangle Teaser, jak i Detangler ma swoje plusy i minusy, o czym chciałabym Wam teraz powiedzieć. Zacznę od Tangle Teasera, ponieważ jest u mnie dłużej. Kupiłam go oczywiście pod wpływem YouTube'a. Byłam bardzo ciekawa, czy ta szczotka faktycznie bez problemu rozczesuje świeżo umyte, jeszcze mokre włosy. I tu absolutnie się nie zawiodłam. Jedynym minusem, do którego mogłabym się przyczepić, jest to, że ja przy już wysuszonych włosach, kiedy szczotkuję je, muszę zarówno szczotkować je od góry, jak i od dołu, ponieważ grubość moich włosów jakby jest dużo grubsza niż włosie Tangle Teasera, ale to absolutnie mi nie przeszkadza, ponieważ osoby, które mają włosy cieńsze, niezbyt gęste, to ta szczotka, myślę, się idealnie sprawdzi. No i na początku miałam również problem tego typu, że nie mogłam się przyzwyczaić do tego, że ta szczotka nie ma jakby takiego zwykłego, tradycyjnego trzonka do trzymania, bo po prostu ona mi się wyślizgiwała z dłoni. Teraz już wiem, że muszę ją po prostu mocniej przytrzymać i sprawdza się faktycznie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o Detanglera, to mam go od niedawna. I tutaj, jak zauważycie, już te ząbki w tej szczotce są dużo dłuższe, co dla mnie jest ogromnym plusem, bo faktycznie rozczesuje te włosy szczotka na całej ich grubości i tutaj jestem niesamowicie z tej szczotki zadowolona. Jedynym minusem, do którego mogłabym się przyczepić w tej szczotce, jest tak jak w przypadku Tangle Teasera, miałam taki mały minusik, jeśli chodzi o płytkość tych ząbków, tak w Detanglerze mogłabym się przyczepić do tego, że jednak te dłuższe ząbki w tej szczotce są zbyt delikatne. Wydaje mi się, że osoby takie jak ja, które mają gęste i grube włosy, mogą bardziej nadwyrężyć, że tak powiem, tą szczotkę przy używaniu niż takie osoby, które mają włosy bardzo delikatne i tych włosów mają mniej. Natomiast samo czesanie włosów, powiem szczerze, ja nie widzę różnicy między jedną a drugą szczotką. Jest bardzo, ale to bardzo podobne do Tangle Teasera. No i tutaj mamy oczywiście klasyczną, może nie klasyczną, ale taką przypominającą klasyczną szczotkę, taką rączkę, gdzie możemy już trzymać i faktycznie tak stabilnie czeszy nam się włosy. Generalnie szczotka jest ok. Nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, również nie szarpię włosów, bardzo dobrze rozczesuję włosy i tych włosów jest dużo mniej na szczotce niż przy takiej klasycznej, zwykłej, tradycyjnej szczotce. Teraz pokażę Wam, jak zarówno Tangle Teaser, jak i Detangler rozczesuje świeżo umyte włosy. To zaczynamy. Zacznę od Tangle Teasera. Normalnie myłam włosy zwykłym szamponem i używałam jakiejś tam odżywki czy maski chyba z firmy Avon. No i cóż, zobaczymy, jak Tangle Teaser radzi sobie z rozczesywaniem włosów. Gdzieś tam zawsze jednak na dole, kiedy rozczesuję przy końcówkach, mam je tak, czuję lekki opór, natomiast to jest taki opór raczej związany z tym, że końcówki raczej są takie bardziej przesuszone. Ale jeśli chodzi o rozczesywanie, to zobaczcie, to jest naprawdę żaden problem. I teraz pokażę Wam drugą stronę z Detanglerem. Kochani, gdybym miała wybrać między jedną a drugą szczotką, nie wiem, którą bym wybrała. Chciałabym mieć Tangle Teasera z rączką Detanglera, to na pewno, ale gdybym miała wybrać między zakupem jednego albo drugiego, to szczerze mówiąc nie wiem, na które bym się zdecydowała. Dla mnie zarówno Tangle Teaser rewelacyjnie radzi sobie z rozczesywaniem, jak i Detangler. Chociaż powiem Wam szczerze, że jak używam takich normalnych, zwykłych szamponów, szczególnie takich bardzo mocno naturalnych, że tak powiem, to mam dużo większy problem z rozczesywaniem niż dzisiaj, zarówno właśnie Tangle Teaserem, jak i Detanglerem, ponieważ te szampony są takie mocno oczyszczające i te włosy są faktycznie takie aż
aż piszczą, że są takie, że tak powiem, aż są tak czyste. I zarówno, tak jak powiedziałam, Tangle Teaser, jak i Detangler gdzieś tam jednak przechodzą przez te włosy, natomiast przy takim normalnym, zwykłym myciu, nałożeniu odżywki, to naprawdę, słuchajcie, nie mam problemów. Gdzieś tam tutaj przy szyi, pod włosami mam takie małe włoski, które często mi się lubią kręcić i no nieraz tam po prostu ta szczotka tam trochę dłużej rozczesuje, ale generalnie zarówno Tangle Teaser, jak i Detangler nie szarpie włosów. Jestem z nich bardzo zadowolona i bardzo serdecznie Wam je polecam. Do sprzedawcy Detanglera, bo mam ją najkrócej, więc gdzieś tam jeszcze pamiętam, od kogo ją mam. Zostawię Wam link pod spodem. Do Tangle Teasera zostawię Wam jakiś link z Allegro od jakiegoś takiego sprzedawcy, który ma najlepszą cenę, bo wątpię, żebym znalazła sprzedawcę gdzieś tam u siebie w archiwum na Allegro. Kochani, tak by wyglądał mój test na żywo i porównanie szczotki Tangle Teaser z Detanglerem. Napiszcie mi koniecznie, czy znacie te szczotki i czy macie je i czy używacie i czy one się u Was sprawdzają. Bo powiem szczerze, że gdybym miała dzisiaj wybrać którąś z tych szczotek, to nie wiem, na którą bym się zdecydowała, bo dla mnie zarówno Tangle Teaser, jak i Detangler jest naprawdę bardzo dobrą szczotką i ja na pewno będę je używać przez najbliższe lata. Myślę, że tak. A jeśli mi się zniszczą, to kupię kolejne szczotki, bo są naprawdę bardzo dobre i ja jestem z nich zadowolona. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał, bo tak szczerze mówiąc, nagranie takiego testu na żywo z turbanem, który mi się zsuwa do przodu i do tyłu, wcale nie jest takie proste, więc jeśli Wam się podobało, to poproszę o kciuk do góry. No i kochani, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiam, pa, pa!